Komiksmeni! Oh Assamu! O my god. <laughs> z tej strony Sergiusz. I Natalia. Przywitaliśmy się z wami w taki, a nie inny sposób, dlatego że dzisiaj y, ciąg dalszy naszej serii starodawnych komiksów sprzed 60 lat, czyli odcinek urodzinowy o Avengers. Długo nie musieliście tym razem czekać, tak jak obiecaliśmy. Tym razem udało się dotrzymać obietnicy. No i dzisiaj taka mała tradycja nasza już, rozumiem, że to jest. Jaka? Mimo tego, że wakacje się skończyły, Natalia znowu nie przeczytała pracy domowej. No, bardzo mi przykro, nie miałam czasu na to, no. Pracy mam trochę dużo. Dlatego dzisiaj znowu będziecie musieli słuchać głównie mnie. Ale będzie, mam nadzieję, oglądać to, o czym mówię i komentować na bieżąco. Owszem. No chyba przechodzimy od razu do rzeczy, bo nie ma sensu przeciągać. Widzieliśmy się niedawno, więc też nie ma sensu gadać o bzdurach. Dokładnie, chyba, chyba nasz limit wyczerpaliśmy w ostatnim odcinku, ale w sumie nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No właśnie, zawsze tak się wydaje, a potem pół godziny gadania nie na temat. Tym razem jesteśmy na bieżąco, bo mamy wrzesień, a ten komiks, czyli Avengers numer jeden, ukazał się we wrześniu 63 roku. Chociaż tam... Ja trochę nie rozumiem, bo jest data okładkowa i data wydawnicza, i nie wiem, która jest która. W sensie, kie, co to znaczy, jak naprawdę ten komiks się ukazał. A jaka jest wydawnicza? W którym miesiącu? Chyba miesiąc czy dwa miesiące wcześniej. A, to dziwne. Ale to jest nieistotne. W każdym razie, w tym roku na jesieni yy, mi. 60. rocznica od debiutu Avengers. Zgadnij, kto jest autorem tego kto, Kim są autorzy tego komiksu? Mm, Nie jest to zbyt skomplikowane. Stanley i e, Jack Kirby? Oczywiście, że tak. <laughs> Czyli najsłynniejszy duet ha, starego Marvela. I teraz y, jeszcze jedno mam do ciebie pytanie. Jak myślisz, dlaczego Marvel stworzył Avengers? Jako odpowiedź na Ligę Sprawiedliwości? No, teoretycznie tak, chociaż trzeba pamiętać, że tak naprawdę odpowiedział na Ligę Sprawiedliwości, by... Była czwórkę, fantastyczna czwórka, nie? Była czwórka. Właśnie. Tak, tak. Stan Lee twierdził, że tak naprawdę wpadł na ten pomysł, dlatego że dostawał wiele listów od fanów, którzy uważali, że fajnie by było połączyć w jakąś drużynę postacie, które debiutowały kilka miesięcy wcześniej. I z tego powodu podobno stworzył Avengers, chociaż no, nie oszukujmy się, to jest, to jest kopia. Ligi Sprawiedliwości. Tak, bo prawda jest taka, że no niby ta fantastyczna czwórka miała być ich odpowiedzią na Ligę Sprawiedliwości, ale jednak założenie tych drużyn jest inne, no bo fantastyczna czwórka z założenia nie są jak rodzinka. Oni są tacy bardzo zintegrowani ze sobą. Tymczasem Avengers to trochę właśnie bardziej jak Liga Sprawiedliwości pod tym względem, że zbierali na randomów, no różnych ludzi, jakoś tam średnio ze sobą powiązanych. Tak. Więc z tego powodu faktycznie, ale też, żeby nie być takim y, niesprawiedliwym, że Marvel tak zżynał od DC, to trzeba pamiętać, że Liga Sprawiedliwości nie jest pierwszą drużyną superbohaterską w historii świata, bo pierwszą była Justice Society of America z 1940 roku, więc 21 lat wcześniej, 23 lata wcześniej, przepraszam. Później, w 1958 roku, był Legion of Superheroes. A w 1959 Suicide Squad, który niewiele miał wspólnego z tym Suicide Squad, które znamy teraz. To była raczej taka zbieranina żołnierzy, a nie antybohaterów, łamane na Kiwaków. złoczyńców, którzy są przegrywami i no nie, w sumie, bo w filmach był ktokolwiek, kto faktycznie był antybohaterem. No teoretycznie by Rick Flagg. No Rick Flagg był niby żołnierzem. A, faktycznie, tak tylko że no Rick Flagg też on tak jakby, on dowodził, on był z ramienia rządu, no tak, 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 a nie był ten takim członkiem, członkiem. I Teraz się tak zastanawiam. No bo ja nie wiem, czy Deadshot'a nie moglibyśmy trochę tak traktować. No, chociaż nie, no bo nie był złodziejem dlatego, że o, bo był biedny i tak dalej. To nie było jakichś chyba tam szachetnych pokutek. Nie, nie było. Ja mu chyba dodaję za dużo zrobinu chuda. Chyba tak. Więc tak, faktycznie to byli po prostu złoczyńcy, tak, no, to byli okropni ludzie. I czasami no nie tylko ludzie, tak, no, bo Weasel <śmiech> <śmiech> mój z Bożakiem jest piękny. W sensie, autentycznie to jest jedna z najbardziej obrzydliwych i zdziczałych rzeczy, jakie widziałam, ten Weasel. On się im bardzo, bardzo udał. No, a wracając do Marvela, to jeszcze tak, yy, taka ciekawostka, że tak naprawdę Avengers powstało, znaczy zostało wydane dlatego we wrześniu 1963 roku, bo twórcy nie wyrobili się z innym komiksem, który miał zadebiutować w tym momencie, czyli Daredevil'em 1. Więc postanowili na szybko zrobić historię o drużynie superbohaterów, którzy istnieli od jakiegoś już czasu. Ale to miał być debiut w ogóle postaci Daredevil'a, tak. czy po prostu pierwszy komiks, który opisany? Okej. I co ciekawe, ten debiut się opóźnił mocno, bo zadebi Daredevil zadebiutował dopiero w 64 roku, więc mały, mała jezu, zapowiedź... Jezu, to 4 lata. Jak 4 lata? To jest 63, kilka miesięcy później. O Boże, tak, jezu, dobra, nie, co, ja nie wiem, co ja sobie uzdrawiam faktycznie. Czy... Nie, dobra, kilka dobra, miesięcy udech. później, więc mała zapowiedź tego, co czeka nas za kilka miesięcy. No a przechodząc do samego komiksu, to podobnie jak w ostatnim y, odcinku, tutaj również okładka jest dość słynna. Chyba jedna z najbardziej znanych okładek Marvela, poza Amazing Fantasy mam, mam wrażenie, że najsłynniejsza. No chyba najsłynniejsza niż Fantastic Four 1. Czyli Avengers stojący na przeciw, w bojowych pozach naprzeciwko Lokiego, który w sumie to jest dość interesujące, że to, ten, ta kompozycja tego rysunku nie jest taka klasyczna, bo zazwyczaj y, to jest kawa na ławę wyłożona, czyli stoi super bohater i stoi super złoczyńca, żeby czytelnik wiedział o co chodzi. A tutaj Loki jest tak pokazany, że w sumie to nie wiadomo, kto to jest. Gdyby nie to, że Thor krzyczy do niego Loki i przygotuj się na bitwę. Więc to jest. Yy, być może z tego powodu ten kadr jest taki, znaczy kadr. Ten rysunek jest taki zapadający w pamięć. No i oczywiście podobnie jak Iron Man, debut Iron Mana, tak samo debut Avengers. Był wielokrotnie przetwarzany przez innych twórców jako, jako parodia, jako hołd, i to jest praktycznie non-stop. Mam wrażenie, że w każdej dekadzie było kilka takich hołdów, złożonych nie tylko w samym Marvelu, ale też poza temu rysunkowi. Lokiego nie ma na okładce, ale za to widać go. A, jeszcze tutaj taka ciekawostka. Nie, Pamiętasz? nie no jest na okładce. No, znaczy, no jest na, na okładce, okładce, ale nie ma jego mordy, ale to za chwilę, poczekaj, bo no zapomniałem tak, no, o jednej jest. rzeczy. Pamiętasz, jak zapowiadałem, że ten odcinek będzie w tym odcinku będzie dużo seksizmu? Mm -hmm. To on już jest obecny na okładce, bo w corner boxie tak zwanym, czyli tym obrazku takim e, po lewej w lewym górnym rogu komiksu. Nie ma łasp. Nie ma łasp, tak. I ona nie jest też wymieniona nad napisem Avengers jako członkini zespołu. To jest dopiero na drugiej stronie e, jest Ant-Man and the Wasp. Tak, w sensie to nie jest sama, ona jest jako, ona Boże, jest jako dodatek do Ant-Mana. No tak, i właśnie na tej drugiej stronie już widzimy twarz Lokiego, przynajmniej jego, pie, jego profil. profil. I, I obok są takie rysuneczki bohaterów, którzy biorą udział w tym yy, komiksie. I no tak jak mówisz, właśnie tutaj to jest. Traktowani są Ant-Man i Wasp jako duet, a nie jako osobne postacie, co jest. Słabe trochę, no ale taką rolę łasp pełniła na samym początku i tutaj w tym komiksie też to niestety będzie widać. Komiks zaczyna się od tego, że... A, w sumie to jeszcze zanim zaczniemy, takie płynne przejście z poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że Iron Man miał tą swoją pierwszą zbroję Mark I, która była taka klocowata i szara. Taka po prostu metalowa zbroja. Już w 40 numerze Tales of Suspense Iron Man zdecydował się, że pomaluje swoją zbroję na złoto. <laughs> A... Ten pomysł miała pani, którą spotkał i która stwierdziła, że on jest w sumie takim współczesnym rycerzem i warto by było, żeby był takim rycerzem złotej zbroi. Więc Tony Stark doszedł do wniosku, że on w sumie nie zwraca uwagi na estetyczne względy, ale udał się do swojej pracowni i pomalował specjalną farbą zbroję na złoty kolor. I to jest ważne, ponieważ przez w sumie cały czas tak naprawdę tej pory w komiksach. Iron Man jest nazywany złotym Avengersem. Tym komiks jest dosłownie złoty, ale ta zbroja przetrwała tylko kilka jeszcze kolejnych y, numerów solowych przygód Iron Mana. Bo w 44. numerze Tales of Suspense już się pojawiła nowa zbroja, ta, taka bardziej klasyczna, powiedzmy czerwono-złota. Właśnie o to chciałam zapytać, czy tak. na którym etapie ona się stała czerwono-złota? No bo w filmach była taka od początku, tak. no poza tą pierwszą, pierwszą tak, zbroją, tak. którą on zbudował w jaskini, to później ona zawsze była czerwono-złota. No i też tą zbroję czerwono-złotą y, z kolei zaprojektował Steve Ditko. I to też jest w sumie charakterystyczne dla jego stylu, bo tak jak ta pierwsza zbroja była mega klocowata i jakby tony Stark był powiększony dwukrotnie wkładając tą zbroję. To ta zbroja ditko była przylegająca do ciała i wyglądała w sumie jak taki zwykły kostium superbohaterski. Zresztą Tony Stark to tak sobie zbudował, że to miałby, miał to być zrobione z takiego metalu, który zachowuje się trochę jak materiał, że możesz go tak dowolnie no i tak składać. No Nanotechnologia ta od czasów Infinity War. No ona też już tak wyglądała jakby tak. No tak, ona, tak. tak. Była bardziej przylegająca. W, tak, mhm. ona wyglądała po prostu jakby. Jakby z kostium na siebie założył. To prawda. No dobra, ale przechodząc do samej historyjki zawartej w Avengers. Historia zaczyna się na tak zwanej wyspie Ciszy, miejscu w Asgardzie, do którego został wysłany Loki. Loki zadebiutował jakiś czas wcześniej w Journey into Mystery, jako, no, jako ten Loki, którego znamy również z MCU, czyli zły brat Tora, z którym Thor musiał walczyć. Ja w ogóle tylko tutaj chcę napomknąć, że. Teraz już tak w pełni rozumiem zachwyty nad tym klasycznym Lokim z Lokiego. Tak, Bo okay, a mi się podobało, że on no, fajnie wyglądał, tak? Wyglądał cool i że ewidentnie wyglądał tak komiksowo, kulowo, ale ja się tam nie zagłębiałam, na ile, na ile to jest komik Accurate, Ta, tutaj on jest identyczny. Ten strój tak. jest taki sam, plus nawet jak jest ten kadr, gdzie Loki jest z profilu. No to jak się nazywał ten aktor, co go grał? Nie pamiętam. Tak, no, ale on ale, jest tak. bardzo podobny. Tak, tak. Tak. Bo w ogóle loki, właśnie komiksowy Loki, ten klasyczny, stary Loki, był raczej starym dziadem, a nie przystojnym młodzieńcem. I Cieszę się, że taki... to zmienili w filmach. <laughs> I taki właśnie kostium, jak y, klasyczny Loki z, z serialu Loki przez wiele lat nosił. Ale o tym mówiliśmy w odcinku poświęconym Lokiemu dawno, dawno temu, jeśli nie słuchaliście, zapraszamy serdecznie. Loki planuje zemścić się na torze i chce zrobić wszystko, żeby się z tej wyspy ciszy uwolnić. Niestety nie może tego zrobić samodzielnie, więc wykorzystuje swój spryt i za pomocą swoich, nie wiem, czy to są mentalne, czy magiczne, czy magiczno-mentalne moce, jakby wędruje duchowo do świata ludzi, do Midgardu. To jest fajnie przedstawione, że. Te oczy. Tak, takie Czyli oczy. po prostu jest jakby, normalnie które... kadry, jest coś się dzieje, a i w tle są takie oczy. I to są takie złowieszcze oczy. I ten sposób przedstawienia y, obecności jakiejś niematerialnej osoby y, przez długi czas w rysunkach Kerbiego się będzie pojawiał. Nie zdziwiłbym się, gdyby tego typu rzeczy były wykorzystywane wcześniej przy tych wszystkich historiach science fiction i tych historiach magicznych. Y, no, ale wracając do historii. Namierza Dona Blake'a, który jest wówczas lekarzem, i postanawia yy, zwabić go w pułapkę po prostu. Więc przeszukuje przez wiele godzin jakiegoś czegoś, co znajduje się na ziemi, co mógłby wykorzystać do tego, żeby zwabić Tora. No i odkrywa Halka, który swoją drogą był dawno niewidziany w tamtym czasie, ponieważ po sześciu numerach jego solową serię skasowano, bo nie, cieszy, nie cieszyła się popularnością. A jak jesteśmy już przy Halku, to oczywiście powodem, dla którego Tony Stark przemalował swoją zbroję tak naprawdę, w sensie w naszym świecie, było to, że szary kolor, tak jak wspominaliśmy w debiucie Halka, był trudny do osiągnięcia w drukarniach, więc twórcy doszli do wniosku, że łatwiej będzie pomalować go na złoto. Tak naprawdę na żółto, bo farby w tamtym czasie nie pozwalały na uzyskiwanie takich kolorów jak złoty. No, w każdym razie Halk stał się trochę zapomnianą postacią, więc Stan Lee postanowił wykorzystać leżącą odłogiem... Postać do tego, żeby po prostu się nie marnowała. Loki też postanowił wykorzystać Hulka i chciał. Zwabił Hulka na tory, podkładając iluzję dynamitu, po to, żeby Hulk ten dynamit stamtąd chciał zabrać, ale niestety przez to, że to była iluzja, to jest to wytłumaczone tym, że źle wymierzył, jakby, więc uderzył w te tory i je rozwalił. Akurat kiedy nadjeżdżał pociąg. A Loki zrobił to po to, żeby wyglądało to na atak ze strony Hulka na bezbronnych ludzi, którzy jechali w tym pociągu. Tymczasem Hulk. Widząc ten pociąg, skupił się, skupił całą swoją siłę na tym, żeby te tory wyprostować, ten most, który zawalił, i po jego, jakby plecach, on był taką podporą tych torów, przejechał ten pociąg, dzięki czemu do wypadku nie doszło. No, ale kolejarze zauważyli, to jest w ogóle zajebiste, że ten pociąg pędzący z dużą prędkością, jak, jakaś głowa wystająca z między torów, i oni od razu widzą, że to jest Hulk, nie? To jest, to jest super. A dlaczego super, to przejdziemy później do tego. W każdym razie oni to zauważyli, no i rozeszła się informacja w mediach, że Hulk zaatakował pociąg i jest teraz poszukiwany i trzeba coś natychmiast z tym zrobić. Ta informacja dotarła do Ricka Jonesa, który, jak pamiętamy, był przyjacielem Hulka. Obecnie założył Teen Brigade, czyli taką grupę młodych miłośników, superbohaterów, którzy szukali niebezpieczeństw po to, żeby monitorować sytuację i ewentualnie właśnie na przykład wysłać Hulka albo wezwać Fantastyczną Czwórkę. No i właśnie dowiadując się o tym, że ten Hulk niby zagraża społeczeństwu, postanowili wysłać informacje do Fantastycznej Czwórki drogą radiową. No, bo wtedy nie było internetu jeszcze. Ale Loki nie, nie próżnował i postanowił za pomocą swojej mocy te fale radiowe przekierować. W ogóle to, to jest też super narysowane. Fale radiowe są takimi kreseczkami, które lecą w przestrzeni, gdzieś tam w powietrzu. I Loki jakimiś takimi wirami y, zmienia ich kierunek. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia fizyki, bo nie byłem dobry z tego przedmiotu, ale chyba jest to. W sensie chyba to tak nie działa, ale nie wiem. Jeśli wiecie, ja, ja nie pomogę, ale ja się nie. Informujcie. Pomogę, ja się kompletnie nie znam. No i Loki przekierowuje te fale radiowe do gabinetu doktora Blake'a i w swoim przenośnym radyjku Don Blake słyszy, że Tin Brigade wyzywa pomocy, ponieważ Hulk zagraża, więc uderza swoją lagą w ziemię, przeistacza się w Tora i wyrusza na ratunek. Ale ta informacja trafiła nie tylko do Dona Blake'a, Trafiła również do Antmena i Wasp, którzy również usłyszeli, yy, co się dzieje, i też postanowili pomóc. Żeby było interesująco, yy, to się nie dzieje w Nowym Jorku. Ten, w sensie ten Hulk nie grasuje po Nowym Jorku, tylko chyba po Nowym Meksyku albo co, gdzie, gdzieś dalej, w każdym razie. Więc oni wszyscy muszą, jakby się przetransportować, i z tego powodu Hank Pym wykorzystuje ten, ten swój taki pistolecik, o, której, o którym wspominaliśmy chyba w debiucie Łasp to było, nie? Że on się tak wystrzeliwywał. O Jezu, myślę że ja pamiętam? I wystrzeliwuje się razem z Wasp i wykorzystują latające mrówki po to, żeby dolecieć na to miejsce. No i tutaj oczywiście jest dialog, w którym Hank ucisza Janet, bo jak wiadomo, Janet jest... Nie wiem, ona chyba pełni rolę po prostu ozdoby, bo... Taki irytującej ozdoby, no bo on mówi, że weź już skończ w końcu gadać, lecimy teraz i się uspokój, babo. Więc yy, kolejny przejaw seksizmu w tym komiksie. Jezu, ja wiem, że ja, powinnam, ja wiem, że ja nie powinnam się już czepiać o takie rzeczy, bo już parokrotnie ustalaliśmy, że no komiksy sprzed tylu lat rządzą się swoimi prawami, ale za każdym razem nie szlak trafia. Poczekaj, to nie koniec. Zresztą, że Ta, ta Łasw bo... Ja mam wrażenie, że ona była najbardziej tak. Może dlatego, że było jej dużo i ona była gdzieś tam na tym pierwszym planie, także ona należała do tych Avengers i to mi się tak rzuca w oczy. No bo to, jak ona jest traktowana, to jest jakiś koszmar. No ale to też, jak ona się zachowuje, to też jest koszmar, nie? I to w sumie za chwilę o tym będzie. No bo w filmach okej, okay, Wasp też wciąż jest dodatkiem do Antmana, ale czy tutaj mówimy o Hope, czy, on, czy o Janet, ale to wciąż są pełnoprawne bohaterki, które nie są traktowane jako stricte tak. taki no, dodatek, dodatek do swojego faceta i tak dalej. O, oh, jestem nie no, nie mogę, ale dobra, kontynuuj. Informacja dociera również do Tonego Starka, który. Właśnie, bo w sumie skończyliśmy tą naszą historię w zeszłym y, odcinku na tym, że Tony Stark był tym zakutym w zbroję smutnym mężczyzną, który był niegdyś piękny, a teraz musi jak potwór ukrywać się przed światem. Okazało się, że nie musi. Wystarczy, że ma tą taką ten napierśnik jakby na klacie i to powoduje, że ten ten odłamek nie wędruje do serca, tylko stoi w miejscu i na to zakłada ciuchy, więc jest jakby nadal. To jest trochę to, co w filmach zrobiono z tym reaktorem, który miał wbudowany w klatkę piersiową. Tutaj musi po prostu non-stop mieć na sobie ta część zbroi. Yy, I możesz zobaczyć, jak Tony Stark zakłada swoją zbroję w komiksach. Po prostu się w nią ubiera, tak jak w ciuchy. I nosi ją w walizce. No, słuchaj, ma to sens. No, Ale ma to sens. Bawi mnie to że, to, że to autentycznie, to co on ma na stopach, bo ja nie wiem, czy to nazwać butami, czy czym to nazwać, no to leży na tym kadrze jak to, no, po prostu rozwalone skary. Tak, tak. Śmiesznie. Znaczy, no bo śmieszne, tak. to zostało wytłumaczone tak, że jak on to zakłada, to to jakby sztywnieje, nie? To jakby samo tak samo się. No właśnie, to mnie tak, właśnie do mnie to mnie zastanawiało, że jak to jest. No bo jak on by miał to przenosić, gdyby to cały czas było tak sztywne? No właśnie. Gdyby miał taką w sumie dosłownie zbroję rycerza ze sobą cały czas dźwigać. A to, <laughs> to jest zbroja... lekkie, to jeszcze elastyczne. E, a no taka zbroja koszt... no, znaczy, kosztuje. No, kosztuje też na pewno dużo, ale no, waży sporo. Dlatego dla tych, którzy oglądali grotro. Scena z przełomu czwartego i piątego odcinka siódmego sezonu nie ma najmniejszego sensu. Mówię o tej scenie, jak Jamie już prawie. W prawie zabił Dankę, w sensie biegł do Danki, ale drogą on zionął ogniem i Bron w ostatnim momencie wpadł, łapał Jamie'ego i oni tak skoczyli do wody, już abstrahując od tego, że tuż przy brzegu nagle tam było jakieś 15 metrów głębokości. Pamiętamy ten szczegół. No to Jamie wpadł do wody, do bardzo głębokiej wody, w pełnej zbroi. On nie miał prawa wypłynąć, Bron nie miał prawa go stamtąd wyciągnąć, bo po prostu ta zbroja jest zbyt Ciężka, że Jamie Lannister powinien był wtedy zginąć. A byłaby to głupia śmierć. Tak, pamiętam to, pamiętam ten problem. Ale ja kiedyś sprawdzałem, bo z jednej strony zawsze, znaczy zawsze, od kiedy znam i od kiedy gram, czyli od niecałego roku, szanuję Assassin's Creed za te wszystkie smaczki historyczne, serię gier. Ale kiedy w tej części ze straszną Grecją możesz pływać w rynsztunku całym. To zacząłem się zastanawiać, dlaczego ktoś wpadł na tak durny pomysł. Że dlaczego nie, nie każą ci ściągać tej zbroi, żeby nurkować w Morzu Egejskim? Ale sprawdziłem, i przynajmniej jeżeli chodzi o żołnierzy rzymskich. No to oni się, ich trening polegał na tym, że uczyli się pływać w zbroi. Co prawda ich zbroje nie były takie, to nie były płytowe no zbroje, tylko no tak, skórzano, metalowe. No tak, no to jest zasadnicza różnica, Serkisz. Tak, tak, nie, ja nie mówię, że Jamie Lannister miał przeżyć, ale y, istniały przypadki pływających y, żołnierzy, którzy mieli na sobie zbroje. Tak, <laughs> tylko, że taka... no to były zupełnie inne zbroje. Tak, no, tak inne zbroje, takie, które są przede wszystkim bardziej, y, nie, nie ograniczają tak ruchów i nie są tak ciężkie jak. I nie są tak ludzi. właśnie, nie, dokładnie. Ale wracając do Tonego Starka, naszego współczesnego rycerza, zakłada swoją zbroję i, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, za pomocą tranzystorów leci znaleźć tego Halka, żeby go powstrzymać. No i udaje się też dotrzeć do fantastycznej czwórki, Tin Brigade, jakby skontaktować z nimi, ale oni mówią, że w ogóle to. W sumie to my mamy co innego do roboty. Słyszeliśmy, że inni już mają się tym zająć. W ogóle to. I ten wątek, w sumie, kiedy. Ktoś na przykład mówi: O nie, jest jakiś złoczyńca w mieście, trzeba wezwać Fantastyczną Czwórkę albo trzeba wezwać Avengers. I wtedy się okazuje: Ale Avengers są teraz w kosmosie. Fantastyczna Czwórka poleciała do doktora Duma. To jest stały motyw, na przykład w Spider-Manie, który wie, że nie ma szans z jakimś przeciwnikiem, próbuje szukać pomocy, ale nie może, bo no, ale jego przynajmniej koledzy. Jest, jest to jakoś tłumaczone, nie to co w większości filmów. Tak, ale no tak, to się bardzo często pojawia, szczególnie w tych starych komiksach, kiedy się okazuje, że że właśnie nie ma w mieście akurat tych tych drużyn superbohaterów na najpotężniejszych, ale to też jest w sumie sposób na to, żeby promować niektóre inne komiksy, bo tak, że to tam zapowiada tam komiksy, tak, że... Że... albo mhm. że w tym samym miesiącu wyszedł komiks o Avengers i oni są właśnie teraz w kosmosie. Zobaczcie, dokąd polecieli, co robią. Więc to było no to też sprytne. Spoko. No, to, no... No, ale do Teen Brigade za to yy, wpadają Thor, Ant-Man, Wasp i Iron Man. Thora i Iron Mana od razu widać, więc oni są ci chłopcy zachwyceni, że w ogóle ci znani superbohaterowie tu się pojawili. Ale Ant-Man i Wasp postanawiają zamiast się po prostu powiększyć, wleść na obiektyw jakiegoś rzutnika i jakby rzucać swój obraz na ścianie. <grym> nie rozumiem tego pomysłu. Yy, nie wiem, czy to już właśnie tutaj, chyba tak. Yy, tutaj yy, Jedyne czym zajmuje się łasp podczas tego pierwszego spotkania Avengers, to jest zachwycanie się Torem, jaki jest piękny, umieśniony <grystujny> i przystojny. Jezu, Boże, a ona nie była żoną Hanka Pyma. Wtedy jeszcze nie. Wtedy byli partnerami superbohaterskimi i w relacji damsko-męskiej. No ale Loki jakby dalej monitoruje tą całą sytuację. No, i tak naprawdę jemu zależy tylko na że to, na więc postanawia stworzyć iluzję Halka, który biega gdzieś tam nieopodal tej kryjówki Teen Brigade, i akurat Thor zauważa tego Halka. No i opuszcza to miejsce, żeby Halka dogonić, rzuca w niego Mjolnirem, no i szybko się przekonuje, że to nie jest prawdziwy Hulk, tylko iluzja, bo młot przelatuje przez Halka i Hulk znika. Więc Thor domyśla się, że to jest sprawka Lokiego. I postanawia w ogóle olać tych nowo poznanych superbohaterów i wyrusza do Asgardu. Czyli do odwrotność trochę tego, co było w filmie. No bo w filmie on dołączył sumie, tak. do Avengers, stępując ze Asgardu, żeby dorwać Loki'ego na ziemi, którego mieli Avengersi. No w sumie tak, nigdy o tym nie, nie myślałem, ale masz rację, no. To jest ciekawe. Znaczy... Ja lubię tę scenę, jak oni lecą tym samolotem i tam już Cap i Iron Man się pierwszy raz tam przekomarzają i nagle słychać grzmoty. I Loki od razu taki zestresowany i Cap do niego, że nie lubisz, nie lubisz burzy? A tak, nie, tego co zwiastuje. I później stała ta sekwencja rozmowy Lokiego i Thora, która jest też zabawna, a później ta oczywiście napierdzielanka Avengersów między sobą. Kurde, lubię pierwszą część Avengers. No, ja właśnie miałem mówić, że mimo tego, że ja mam dość negatywne, negatywne zdanie na temat Avengers 1, to jednak to jest taki film, yy, który cieszy mnie, że nie wygląda podobnie do komiksu i że komiks był leciutką inspiracją tylko, bo <laughs> Avengers 1 to jest naprawdę, że chodzi o fabułę mocarne gówno. W sensie <laughs> to jest taka bajka. To jest tak dużo idiotycznych pomysłów scenariuszowych. Zresztą zaraz do niego przejdziemy. No bo na Ziemi mija kilka dni, ślad po Halku znika. Więc Iron Man, Wasp i Ant-Man razem z Rickiem Johnsonem postanawiają tego Halka poszukać. A Halk w tym czasie ukrywa się. Czy ty widzisz ten kadr? Czy kto żongluje zwierzętami? Halk <laughs> przebrany za klauna. Ale to jest piękny, ka... znaczy piękny kadr, w sensie jest tak krytyjski. Ale bo, bo, że cyrk, zwierzęta, aż mi serce krwawi. Boże, biedny, zobacz, ten konik jest przerażony. Tak, tak. Hulk udaje y, klauna, y, klauna robota y, i żongluje żywym słoniem, foką i koniem. I to jest główna atrakcja cyrku. I e, teraz pytanie. Pan Stanley ma farta, że już nie żyje, bo bym mu napisała bardzo stoczystego maila. Podejrzewam, że to Nigdy akurat Jack nie... Kirby, bo. Znając. To jest właśnie to, o czym kiedyś mówiłem, że, że oni się tak umawiali, że on wymyśla zarys historii, Jack Kirby rysuje, a później Stan Lee uzupełnia dymki. I Jack Kirby często robił se jaja, Specjalnie robił absurdalne no, jest... jakieś nie. sceny po Mógł to, żeby ludźmi. żeby Stan Lee się musiał pomęczyć. <laughs> Więc ja się zastanawiam, jak. W sensie pamiętasz, jak mówiłem o tym, że kolejarze od razu, z daleka, w pędzącym pociągu zauważyli, że ta główka, która wystaje z pomiędzy torów, to jest Hulk. A tutaj Hulk, poszukiwany od kilku dni prze, przez, przez wszystkich, praktycznie, przychodzi do cyrku i udaje robota, i ci cyrkowcy mówią: O super, akurat jakiś zbłąkany robot sobie chodził. Weźmy go do naszej trupy, niech występuje i żo żongluje zwierzętami. <laughs> to jest tak głupie. Znaczy, nie zdziwiłbym się, gdyby po latach w jakiś sposób to zostało wytłumaczone. Jeśli wiecie coś na ten temat, chętnie się tego dowiemy. Mi się, mi się nic nie kojarzy, żeby ktoś nawiązywał do tego specjalnie. Jakoś chociaż, może coś było. No nieważne. W każdym razie udaje tego klauna, którym nazywa się Mecano. Jest tak silny, że podnosi klatkę z lwami ku uciesze widzów. No i w końcu Avengersom udaje się Halka znaleźć. Dzięki mrówkom antmana, które donoszą mu, że w cyrku dzieją się dziwne rzeczy. i Mrówki są mądrzejsze niż ludzie i są w stanie zobaczyć, że ten klaun to nie jest klaun, robot. Ja tylko jestem Hulk. w stanie w to uwierzyć. Więc y, jeszcze nie Avengers lecą na miejsce. Mrówki pod, robią podkop pod Halkiem, i Hulk wpada w dziurę. Y, ale z tej dziury udaje mu się wyskoczyć, i dochodzi do pierwszej konfrontacji superbohaterów z Halkiem, który jest jeszcze pomalowany jak klaun. Antman przy pomocy mrówek postanawia zrzucić na halka stalową tubę, w, która, w, którą, w której zostaje uwięziony, no ale dość szybko tą tubę rozrywa. Ludzie oczywiście są zachwyceni, bo myślą, że to jest element występu cyrkowego. Halk się nie na żarty denerwuje i postanawia pokonać Antmana i łasp za pomocą miecha, który leży nieopodal. Łapie ten miech i. I dmucha w nich powietrzem, przez co oni mdleją. Już ma rozgnieść łasp w palcach, kiedy wkracza Iron Man. No i dochodzi do ucieczki Halka, ale Ant-Man zawczasu założył pułapkę na szczycie namiotu cyrkowego, taką siatkę, przez co Hulk wyskakując z tego namiotu zabiera za sobą jakby cały ten, całą tą szmatę, która okrywała arenę. I tu na tym obrazku widać, że te słupy, na których... Ta szmata, ten prezent, czy z czego to jest zrobione, wisiała, spadają na arenę. Ale ciekawe, że nikt nie zabezpieczył tego miejsca. W sensie, że Iron Man się nie, na przykład nie wystraszył, że te słupy mogą spaść na publiczność. <grych> Tylko pobiegł, poleciał za, za Hulkiem. Ale to też jest domena. To pustynię. jest w ogóle domena przecież Avengers. <grych> A to akurat prawda. No i na pustyni dochodzi do walki halka z Iron Manem. A tymczasem Thor zjawia się u Wodyna i prosi go o to, że czy może się wybrać do, na tę wyspę ciszy, bo uważa, że jego brat coś znowu knuje. No i Odyn się zgadza. Thor płynie tam łodzią, ale ma na swojej drodze kilka przeszkód, między innymi żywe korzenie, które zaczynają oplatać jego łódkę, z którymi radzi sobie za pomocą Mjolnira, z którego robi, robi z tej łodzi motorówkę przy pomocy Mjolnira jako śmigła. Potem się okazuje, że wybucha wulkan, który emituje takie kuleczki z gazem, śmiercionośne dla Asgardczyków, więc tor wskakuje do wody i płynie. Jakby trzyma się łódki pod spodem i dopływa do tej wyspy. Pod sam koniec podróży macha Mjolnirem i tworzy taki wir wody, która wychodzi ponad tafle i z niej. Yy, Wyskakuje na wyspę, miota Mjolnirem w Lokiego, ale Loki tworzy tarczę z lodu, dzięki czemu nie zostaje uderzony młotem. Thor rozbija tą tarczę, ale Loki wykorzystuje swoich sprzymierzeńców. Trole, które. Wy... znaczy jednego trola w zasadzie, który wyłazi z podziemi i chwyta Tora i go tak przydusza mocno. I tutaj ciekawostka Loki wspomina, że troll, ten akurat, w sensie ten rodzaj troli, bo później to zostało wyjaśnione, że to są. Że to jest Pewien rodzaj, rodzaj troli, który mieszka tylko na tej wyspie, bo inne trole w Asgardzie wyglądają trochę inaczej i zachowują się trochę inaczej. Że od tego właśnie trola wzięła się przypowieść o starcu morskim. W mitologii greckiej akurat tego typu historyjki były i chyba w Sintbadzie żeglarzu. O, w mitologii greckiej było trzech starców morskich, to byli tacy mm, wodni boszkowie, którzy właśnie. Kil, kilka mitów było takich, że oni chwytali kogoś. I nie pozwalali temu komuś, jakby się ruszać w zamian za coś tam. Więc tutaj takie połączenie mitologii, znowu to, o czym kiedyś już wspominałem, czyli to, ta próba, taka, próba takiego zracjonalizowania mitów różnego rodzaju. No i Thor niby jest w takiej dość opłakanej sytuacji, ale Loki nie przewidział, że wciąż w dłoni dzierży Mjolnira, którym. Nie wiem, czy pamiętasz to, ale na początku Mjolnir miał takie bardzo mechaniczne funkcje, w sensie, jak się dwa razy uderzyło, to spadł deszcz, jak trzy razy, to była burza, jak raz, to się zmieniał w Dona Później to zmieniono, już nie było takich czarów marów. No ale tutaj właśnie uderza tym młotem kilka razy, dzięki czemu piorun wali w tego trolla i troll wpada w przepaść. No i znowu uwolniony Thor naciera na Lokiego, ale Loki stosuje swoją klasyczną sztuczkę, czyli tworzy iluzję samego siebie. No, i Thor, nie wiedząc z którym Loki ma walczyć, za pomocą Mjolnira tworzy wichurę, która zdmuchuje Lokich z klifu. No i te iluzje się rozpływają w powietrzu, a prawdziwy Loki zwisał, z, z trzymając się jakiejś gałęzi. No i jakby jest w sumie pokonany, ale Thor, żeby zabezpieczyć Lokiego, robi coś. To się pojawiło w y, Avengers, że on położył młot na to na Loki, czy to było w którymś to skoru? było w pierwszym torze. A, w pierwszym torze. Uwielbiam tę scenę. To tutaj jest odwrotnie. <grym> tutaj Loki jest położony na Mjolnir'a za pomocą. Nie wiem skąd się wzięła taka właściwość tego młota, no ale teoretycznie jest on zrobiony jak z Mistycznego metalu, tak. Thor zaczyna smarować, jakby ziemię młotem, dzięki czemu Mjolnir się namagnesowuje i przyciąga nie wiadomo dlaczego Lokiego do tego to młota. I jest sensu. tak przyklejony, dobrze, że nie może się ruszyć. Dobrze, że czegoś takiego nie wprowadzili w filmach. No w każdym razie złapał tego Lokiego i co postanowił zrobić? Zabrać go na ziemię, <noise> gdzie w tym czasie Iron Man nadal ściga Halka który ukrywa się, który doskoczył w ogóle chyba do... Yy, jakie to było miasto? Nie wiem, czy nie jakiś Detroit, czy coś w tym stylu? No ale w każdym razie ukrywa się w fabryce samochodów. Tak, to jest Detroit. O czym, w sensie, piloci przelatującego samolotu, którzy widzieli jak Hulk, kolejni, którzy z daleka są w stanie wykryć Hulka, ale cyrkowcy nie wiedzieli, że to jest Hulk. Bo widzieli jak skacze, piloci samolotu, jak Hulk skacze w kierunku Detroit i przelatującemu Iron Manowi powiedzieli, poleciał do tego miasta, leć tam. No i Ironman znajduje Hulka w fabryce samochodów, dochodzi do spektakularnej walki. W której używają opon. Tutaj Halk jeszcze nie był takim brutalnym dzieckiem, tylko był bardziej myślący, o czym w sumie nie wspomnieliśmy na początku. On jeszcze normalnie mówił w miarę, tylko był po prostu takim brutalnym prymitywem, ale jakby potrafił na przykład, tak jak tutaj, zbudować proce z opony i jakichś, nie wiem co to jest, jakichś metalowych elementów, które prawdopodobnie są elementami maszyn produkujących samochody. Strzelił z tej swojej procy prowizorycznej w Ironmana, Ironman przechwycił ten pocisk i to jest też zajebiste, złapał tą taką wielką stalową śrubę i ją po prostu w rękach zgniótł jak kawałek plasteliny i sobie wyrzeźbił z niej taki jakby hak z czterema końcami i tym hakiem rzucił w halka po to, żeby go przygwozić do ściany. To, co się w tym komiksie Pierdala jest po prostu niesamowite. Ale z drugiej strony właśnie to, że to jest tak niesamowite, w kontekście tego, jak tu powiedziałeś, że cieszysz się, że pierwsza część filmowa Avengersów się tak różni od komiksów, ale teraz sobie wyobraź, jakby ktoś przeniósł jeden do jednego na ekran. No to jest komiks, który się zdecydowanie dobrze nie zestarzał, niestety. Przygwożony Hulk wykorzystuje swoją siłę po to, żeby wybić dziurę w ścianie. Z tej fabryki wypada na zewnątrz, ale już tutaj czekają. E, Thor z Loki przyczepionym do Mjolnir'a i Thor tłumaczy Halkowi i Iron Manowi, żeby się nie bili, ponieważ to było nieporozumienie. Tak naprawdę wszystk winny wszystkiemu jest Loki, którego ja tutaj wam przyprowadziłem i teraz go ukażemy. Swoją drogą, wcześniej e, Thor rzuca coś w stylu, że musi pomścić te wszystkie złe rzeczy, które Loki wyrządza, więc tutaj po raz pierwszy się pojawia słowo avenge. Loki nie jest taki głupi. Wykorzystuje swoją magię po to, żeby stać się radioaktywny. I wszyscy wokół, wszyscy superbohaterowie czują tą radioaktywność i są mocno osłabieni. Ale Ant-Man jeszcze jest przecież i Wasp, którzy tam zostali wcześniej przez Halka poturbowani, im, ale mimo tego wrócili do gry i Antman za pomocą mrówek wykorzystał y, te mrówki do tego, żeby otworzyć klapę, która była akurat pod stojącym na, niu, na, na niej Loki y, i on w, przez tą klapę wpada do stalowego takiego, nie wiem czy to był jakiś, jakaś taka komora stalowa y, w której trzyma się radioaktywne odpady. No i Loki wpadł do tej komory został przez mrówki, one zamknęły tą komorę no taki wiesz Pokrętło, nie? No i tak unieszkodliwiono Lokiego, który tam sobie posiedział do, do czasu, kiedy ta radioaktywność z niego zeszła i Torgo zabrał z powrotem do Asgardu. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia co do tego, że mrówki pokonały kanga w Antmenie 3, to w pierwszych Avengersach komiksowych mrówki pokonały Loki'ego. Słuchaj, to wciąż jest to trochę inny, z założenia przynajmniej powinien być trochę inny kaliber złoczyńcy. Na no to jest komiks. Loki jest potężniejszy. W można zobaczyć więcej, poza tutaj to nie jest aż tak Hamska Deus, Ex machina, jak... To też jest też, jest też głupszy komiks o wiele. No i ci superbohaterowie zwycięzcy sto stoją sobie w grupie, w tym Hulk, no, i dochodzą do wniosku, że w sumie to warto połączyć siły, bo światu zagrażają różne niebezpieczeństwa, a takiej siły nikt nie powstrzyma. No i tylko brakuje im jakiejś nazwy, więc, łasp mimochodem rzuca, a może Avengers albo coś, coś innego. I na to mówi yy ant na to mówi, niech zostanie Avengers. Kompletnie z dupy jest ta nazwa tutaj wybrana, ale pragnę zauważyć, że łasp w swoim debiucie chciała pomścić swojego ojca i tam również używała tego słowa, więc to, że wpadła akurat na taki pomysł w tym komiksie, nie jest tak całkowicie z dupy. Nawet jeżeli Sandy w ogóle o tym nie pamiętał, to mimo wszystko, nawet jeżeli jest to przypadek, jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowy zostaje zachowany, że ta łasp jakby tutaj jest jeszcze młoda i narwana, i właśnie chce mścić. Krzywdy wyrządzane ludziom i światu. No i w ten sposób powstali Avengers, których oryginalny skład to Ant-Man, Wasp, Iron Man, Hulk i Thor. Koniec. Ja lubię ten ostatni kadr, na którym e, oni wyglądają jak, nie wiem. Kurna, dzieci takie trochę duże, trochę duże, ale niedorośnięte intelektualnie, emocjonalnie dzieci, które jadą na wycieczkę szkolną i machają swoim rodzicom na w sensie, no, To jest tak. Nie ja tu oczywiście nie chcę obrażać nikogo z jakimikolwiek dysfunkcjami ani w tym stylu. Po prostu mam na myśli takie dzieci z takich tanich komedii krytyjskich z nie wiem, lat 80. Nie wygląda to jak najpotężniejsi herosi ziemi. Bardzo dziwny vibe ma to ujęcie. Ale zauważ, że tutaj Hulk jest trochę obrażony na całą tą sytuację, bo on jako jedyny się nie cieszy, tylko stoi z założonymi rękami i, i og ogólnie zgrywa się na wielkiego twardziela, przeciwko któremu nikt nie będzie miał w przyszłości szans. No i tak się prezentuje debiut Avengers, który jak wspomniałem nie jest moim ulubionym komiksem. No i ogólnie ja miałem zawsze problem troszeczkę z Avengers, w sensie moim celem było czytanie tego komiksu, ale nigdy nie darzyłem ich taką sympatią jak X-Men czy Spidermana, bo... Ta grupa właśnie zawsze była taka randomowa. Te, ci bohaterowie mieli własne życie gdzieś tam poza Avengers, oni się spotykali w taki bardzo formalny sposób. To wszystko było takie mocno ustrukturale, ust jak to się mówi? <grych> o, 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 Jezu, nie, nie każ mi o tej godzinie e, używać takich słów. <grych> miało swoją strukturę Ustrukturalnion. Ustrukturalizowane chyba się mówi. <grych> Więc Avengers nie, było, nie, było, nie była to nigdy drużyna, która mnie jakoś szczególnie kręciła i być może też z tego powodu aż tak bardzo się nie, nie jarałem informacją o tym, że film się pojawi, chociaż tak naprawdę to było oczywiste w momencie, kiedy Kapitan Ameryka dostał swój film, że do tego zmierza MCU, wówczas rodzące się. No ale z czasem oczywiście z ewolucją komiksu superbohaterskiego, z ewolucją uniwersum Marvela to się trochę zmieniło i też te nowsze serie o wiele przyjemniej się czyta niż tą Tworzoną w latach 60., -tych, 70., -tych. chociaż 70. to już były całkiem dobre historie. No więc taka bardzo infantylna, bardzo taka naciągana historyjka, ale jak widać, została uwzględniona przez twórców Avengers, bo jakby niektóre wątki zostały tutaj podjęte. Wciąż jest lepszy niż ten o Storm, Stormie, który przez przypadek przeczytałam. Ja właśnie po, ja właśnie po tym, jak to powiedziałaś, po tamtym odcinku żałowałem, że nie, nie zmusiłem cię jakby na to, żebyś na szybko streściła tą historię, ponieważ pamiętasz, z kim walczył Human Torch? No i było tam dwóch. Był o Jezu, The Wizard, a drugiego to. nie pamiętam nazwy, ale ona była jakaś taka dziwna. Była durna i on wyglądał bardzo głupio. On się nazywał Paste Pod Tak. Kto... To był koleś, I który on... stworzył klej. I on miał w ogóle urodę trochę takiego pirata z kreskówek. A przynajmniej tak mi się kojarzy. No i miał taki dziwny, dziw, dziwną, dziwne nakrycie w głowy. W ogóle miał. bawił mnie fakt, że on, i on i ten Wizard byli przedstawieni, że oni jednak byli zdecydowanie inteligentni. Zwłaszcza ten Wizard, gdzie na samym początku komiksu właśnie Johnny Storm. Tam wspomina, bo coś się zaczyna zanim, się zaczyna od tego, że. John po prostu sobie siedzi wspomina, w ogóle konstrukcja tego komiksu jest tak durna. W sensie ona jest jak dla, tak, dla takich naprawdę osób o bardzo niskim IQ, bo, bo, bo tak jakby, jakby twórcy chodzić z założenia, że inteligentna. Nie, nie, nie zakładają, że ich odbiorca jest inteligentnym człowiekiem. Przynajmniej <laughs> ja odniosłam takie wrażenie, że czułam traktowaną jak kretyn. Z zajebistym akcentem dopowiedziałam. I on tam siedzi, on sobie tak wspomina że o, ciekawe, co teraz robi Wizard. Tak, bo tak randomowo sobie na pewno robią bo super bohaterowie, nie? Więc ciekawe, co dzisiaj robi Thanos. No i on nam wspomina swoje pierwsze starcie z Wizardem, później zaczyna wspominać z dziwnego powodu od razu zaczyna wspominać tego drugiego, mimo że oni wcześniej nie mieli ze sobą nic wspólnego. Whatever. I oczywiście w tym samym czasie oni wspominają jego i planują tam ucieczkę z więzienia... Bla, 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 w sensie Wizard siedzi w więzieniu, a tamten drugi postanawia go wyciągnąć z tego więzienia, whatever. I fakt, fakt, że oni mieli jeden dobry pomysł, a w sumie to Wizard, że zdyskredytować e, Johnny'ego Storma. Że oni popełniali przestępstwa i scenizowane tak, żeby to wyglądało jakby to on je popełnił. No to akurat nie było głupie, ale to o czym chciałam powiedzieć, to jak John wspomina te ich pierwsze zetknięcia z nimi, no, i on wspomina Wizarda jako jednego tam z najinteligentniejszych ludzi, jakich spotkał, czyli na typ zna No i on nam stwierdził, rzucił takim tekstem, że no to jest taka straszna szkoda, że człowiek o tak wielkim umyśle, takiej inteligencji, postanowił tę inteligencję wykorzystać w tak złych celach. Przy czym chwilę później dowiadujemy się, że przegrał z Johnnym ze względu na to że zamknął go w pomieszczeniu, gdzie drzwi nie były wykonane z żadnego specjalistycznego materiału i Johnny po prostu te drzwi stopił. To samo zrobił ten drugi z tą dziwną ksywką, który go owinął sznurem i Johnny po prostu ten sznur spalił. To, to były tak kretyńskie posunięcia, oni próbowali mi wmówić, że to są tak inteligentni ludzie. Tak, no ale to byli członkowie drużyny, która nazywała się Frightful Four i to byli tacy przeciwnicy fantastycznej czwórki, bo ich też było czterech. Tam później jeszcze był Sandman i Meduza, a Paste pod Pit zmienił ksywę na Trapster i posługiwał się nie tylko klejem, którym strzelał i przyklejał ludzi, ale też miał różne inne gadżety, które jednak mimo wszystko polegały na przyklejaniu ludzi do powierzchni. No, to taki mały bonus dotyczący klasycznych przeciwników fantastycznej czwórki. A dlaczego w ogóle zaczęłaś o tym mówić? Po, po, e, no bo zapytałeś o, o moje odczucia względem tego komiksu. A, A okej. Okay. No ty powiedziałeś, że nie podobał ci się ten komiks, no to ja nabąknęłam, że wciąż podobał mi się bardziej niż ten o Johnnym. Czaję, czaję. No, tylko, że ten o to był taki komiks, wiesz, y, taki poboczna seria, która miała być dodatkiem do tych głównych dużych historii, no tutaj masz teoretycznie taki no blockbuster ja wiem, czyli... Marvel Comics. Ta, Oni nawet ta, to reklamują nie. na samym początku, to jest... że to jest 23-stronicowa pełna historia, a nie tam jakieś 10 stron originu, tylko taka prawdziwa, duża, pełnoformatowa opowieść o nowej drużynie superbohaterów. Oczywiście, że są gorsze komiksy, oczywiście, że tak, mimo tego, że ten komiks też taki jest, jaki jest, mimo wszystko mam, mam jakiś do niego sentyment, chociaż go nie czytałem oczywiście w 1963 roku, tylko wiele, wiele później. I widzę tam rzeczy, które są naprawdę fajne. I ten komiks też mnie bez powodu kultem obróz. Ale jednak, porównując to takiego Amazing Fantasy, czyli debiutu Spidermana, czy chociażby debiutu Fantastycznej Czwórki, nawet tego debiutu Ironmana z, z ostatniego odcinka, to jednak Avengers. Jeden gdzieś raczej na końcu listy klasycznych oryginów bohaterów Marvela u mnie jest. No więc nie wiem, czy coś jeszcze? Czy takie teraz małe uzupełnienie tego, co działo się potem? Co? Małe uzupełnienie teraz takie kontekst. Tak jak jest ten kont kontekst wprowadzający, to teraz jest kontekst wyprowadzający z tego komiksu. Pierwsza sprawa to w drugim numerze yy, pojawiło się Avengers Mansion, czyli siedziba Avengers, yy, którą ofiarował im Tony Stark, bo Tony Stark. Cały czas ukrywał swoją tożsamość i mówił, że Iron Man jest jego ochroniarzem. I nawet członkowie Avengers przez bardzo długi czas nie wiedzieli, że Tony Stark i Iron Man to jest ta sama osoba. Ale korzystali z, te, z tej posiadłości jako swojej siedziby. Hulk oczywiście długo miejsca w tej drużynie nie zagrzał, ponieważ po dwóch numerach już sobie poszedł i to rozstali się w dość takich niemiłych nastrojach. O tym chyba wspominaliśmy przy okazji Neymora, bo Neymor zaproponował Hulkowi, że mogą razem podbić Avengersów. No i pytanie teraz y, zgadnij, w którym numerze Avengers zadebiutował ich okrzyk bojowy. Pewnie jakoś, nie wiem, jakoś późno? No to nie, no strzelaj, strzelaj. Co, no tu się sugeruje filmami, także przecież, no Jezu, nie wiem. Pierwsza cyferka, jaka przychodzi ci do głowy, albo liczba w sumie. Nie wiem, piętnasty? Blisko, dziesiąty. I to Thor po raz pierwszy wykrzyknął te słowa. Okej, okay, dlaczego to było tak ważne, że powinnam zgadnąć? Nie, to nie było ważne, tylko po prostu jakby chcę pokazać, jak długo niektóre rzeczy, które teraz wydają się czymś oczywistym dla Avengers, powstawały. Jak no długo? No, kilka miesięcy. My, ile, my A, ile my czekaliśmy w filmach? Tak, że w filmach to zrobili na tej zasadzie, że każdy na to czekał. I oni to przedciągali po to, żeby ludzie czekali, żeby się tym jarali. A tutaj to jest jakby wymyślone dopiero w trakcie pisania innych historii. To jest tak trochę nasze pozdro 616, które powstało długo po debiucie samego podcastu, więc nie jesteśmy tacy najgorsi. Avengers też od, tak początku, mocno, długo. od początku nie krzyczeli swojego okrzyku. Dobra, mam tylko jedno takie pytanko, tak mnie naszło. Czy wiemy dlaczego zmieniono skład oryginalnych Avengers w filmach? A w sumie chciałem poruszyć cały ten temat, ale zapomniałem. Yy, nie wiem. Mi się wydaje, że mogły być to względy finansowe. W sensie Mając już tylu superbohaterów wymagających CGI i to potężnego, jeszcze dokładać do tego innych superbohaterów, którzy mają jakieś moce. A uh, fakt. Fantastycznie, że, no bo przecież Hawkaja i, i Nataszę to wystarczyło ubrać. Tak. Normalne ciuchy i tyle, no good point. Znaczy, no wiadomo, że tam jakieś efekty specjalne były przy nich robione, no ale to nie jest zmniejszanie się, zwiększanie, nie jest wykorzystywanie tysiąca tak. sztucznie jest wytworzonych mrówek i tego typu rzeczy. Plus, no to to też, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli to MCU było jednak bardziej przyziemne i Hokaj i Black Widow bardziej pasowali chyba Tak, to fakt. Z tego klimatu, Ma takiego szpiegowskiego też, bo jakby tu Avengers. Właśnie, to jest też duża różnica. Avengers w komiksach otworzyli się w sumie przez, przez przypadek. Tak naprawdę Loki był ich założycielem i trochę Rick Jones. A w, znaczy w, w ten, MCU. W filmach to też w sumie jest przedstawiane tak, że to Loki doprowadził do tego, że powstała drużyna Avengers. Tak? No tak, Bo no ale jednak. Czyli po to, żeby powstrzymać Lokiego. Było to nadzorowane przez Nika Fiorego, który zbierał ich jak Pokémon. Tak, pokémony. tak. No, oczywiście, i on miał ten plan już od, ilu tam, 15 lat, tak? Nawet więcej. Bo on to myślał, jak poznał Karol, Karol Danvers, a akcja pierwszy Kapitan Marvel dzieje się, bo oddaje w 1995 roku. Tak, chyba tak. Więc wydaje mi się z tego powodu, i no i właśnie z tego powodu, że chcieli. Chociaż to zawsze dla mnie było głupie, strasznie, że masz tego Hulka, masz tego Tora, i masz tego kapitana Amerykę, i tu nagle jakiś kolej z łukiem i laska, która jest po prostu szpiegiem. Wiesz, co oni to całkiem. Wiesz, co szpiegów tak akurat ja bym tak nie lekceważyła. Znaczy, tak, ogólnie tak, ale nie w takiej bitwie, nie, w sensie, wiesz, gdyby ona działała tam gdzieś no, no, zakulisowo. Natasza, no, ale właśnie kwestia jest taka, że Natasza przecież się w pewnym sensie, no powiedzmy, przydała ze sceną z Lokim, jak ona doszła do tego, że chce wykorzystać Halka. Więc e, no, tutaj też nie lekceważyłabym jej ja aż tak bardzo. A z Hawkeye'em, moim zdaniem, oni to ładnie trochę ograli w serialu Oni. Znaczy, oczywiście, że to tak bardzo melodramatycznie trochę infantylnie, ale no, whatever. Że, no, na przykład, właśnie dla ludzi, dla dzieciaków, to było gdzieś tam ważne, że w, a w drużynie Avengers są nie tylko bogowie nordycy i super żołnierze i geniusze, miliarderzy, ale też po prostu normalni ludzie. Dzisiaj nie mówię tutaj o Kate Bishop. Mhm. Nie, o no tym, tak, tak. Dlaczego ona zaczęła strzelać z łuku, i tak dalej? Bo widziała tego hałkaja, który walczył z armią kosmitów, aby łukiem koleziom który strzelał z łuku. Co do Hokaja samego, aż tak wielkiego bólu dupy nie mam, no bo jednak mimo wszystko w każdej takiej drużynie y, jakiś snajper się przyda, więc. A poza tym on. W one, takiej bitwie to jest akurat te, dobre. Um, u niego te umiejętności, tak one przynajmniej w mojej ocenie, ja to zawsze tak odbierałam, one gdzieś tam graniczyły z supermocą, bo ten koleś tak. miał takiego celarza, on zawsze tak, trafiał. To, to nie jest naturalne. W komiksach jest dokładnie tak samo. On niby nie ma mocy, ale tak naprawdę jego mocą jest ta zajebista zręczność i, i posługiwanie się bronią miotaną i palną. Więc masz rację, tak. Więc on teoretycznie ma moce. No Black do w sumie też, no, bo jednak... No Znaczy,ż nie, bo filmowa nie ma serum żadnego wstrzykniętego, Nie. Tylko jest... Nie po nie. prostu dobrze wyszkolona. Naprawdę jest tak, że jest wiele sytuacji, w których ona nie jest wcale dużo mniej przydatna niż kapitan Ameryka. Wystar ale to akurat prawda. Znaczy zabrać no. kapitanowi tarczę i co? No, jest trochę szybszy i trochę silniejszy niż zwykły człowiek, ale nie w każdej sytuacji mu to pomoże. Tak? I to będzie w jakikolwiek sposób przydatne. Przecież zdarzyło się, że, no, że mu musiała dupę ratować. No, to jest widać mocno w zimowym żołnierzu, jak oni działają w dwójkę. I nie widać jakiejś wielkiej dysproporcji między nimi. Owszem, jakaś tam dysproporcja jest. Ale wciąż to nie, ona nie jest jakaś. To nie jest jakaś przepaść. Znaczy, ja nie miałbym problemu, gdyby oni sobie po prostu walczyli z jakimś, nie wiem, właśnie samym lokim na przykład, nie? No to wtedy okej. Okay. Ale w momencie, kiedy jest wielka inwazja kosmitów na Nowy Jork, to jakoś to mnie po prostu Dobra, wtedy raziło. ale z drugiej strony to masz sześć osób przeciwko jednej, no i co to jest za bitwa? Ja wiem, wiem, no ale to jednak. Jakby, nie miałbym chyba takiego problemu, gdyby to jednak wyglądało w ten sposób, Czy no, niż... Tak, że no, to wyglądało trochę głupio, jak ta Natasza. <głosy> <który> <głosy> nas, <głosy> mnie, ale mnie z kolei na bawił bardzo e, ten moment w Infinity War, gdzie jest taka scena, w której jest właśnie widać, że mamy taki rozjazd między tymi postaciami i nagle mamy kolesia, który jest wielkim gigantem i ma tam pięć kamieni nieskończoności, a Natasza biegnie do niego z nożem. Tak? A Baki do niego strzela z karabinu. Co wy chcieliście uzyskać o ten spór? Znaczy ja szanuję za to, że wciąż gdzieś tam się starali jak mogli, tak? Ale to było, to było już wręcz komiczne. Bo tutaj mówisz, mamy tą Łandę, która swoimi mocami zwala kamieni nieskończoności. Mamy torak który tam lata, wiesz, wali tym, tymi piornami. Mamy nawet gruta, który tam tymi swoimi gałęziami próbuje coś, coś, coś zdziałać, i nagle ta Natasza z nożem w ręku. No cóż, ale akurat tam mnie aż tak to bardzo nie drażniło, bo tam były jednak wojska Wakandy, bo tam było tak, wielu różnych superbohaterów. Super w tej samej scenie masz moment, w którym kapitan Ameryka gołymi rękoma jest w stanie przytrzymać przez chwilę tanosa. No właśnie, więc to nie było to. Po prostu skala. Skala, y, wielka armia kosmitów kontra grupka superbohaterów, którzy w pojedynkę bronią całego miasta, wielkości kilku polskich miast. Y, to, to, mnie, to mnie drażniło w Avengers 1, ale nieważne. Nie <laughs> takie rzeczy ja w to komiksach się działy. Ja to zawsze, ja to zawsze traktowałam jako taką trochę baję. I, no ja mam olbrzymi sentyment do pierwszych Avengersów i zawsze będę miała. Mimo, że się okropnie starzeję. <laughs> Nadal komiks chyba gorzej się zestarzał. Ale to na pewno, bo pierwsi Azendrzejczycy nie są aż tak seksistowscy. Trochę tam <coughs> oczywiście. Bo Natasza po prostu, jak ona jest wymalowana w tym filmie. Ale to chyba w filmowym żo żołnierzu są te takie najgorsze zbliżenia na jej tyłek. Straszne. A nie w Iron Manie 2? Tam to też ta jej postać, ona z założenia miała być tak. No niby tak, niby tak. Racja. Więc ja tutaj byłam w stanie gdzieś to tam przełknąć. Owszem, to było bardzo takie powielanie stereotypów właśnie o tych e, rosyjskich agentkach. Ale no gdzieś tam ta założenie postaci takie miało być, powiedzmy. A tutaj mamy nagle, i poza tym to miała być taka tajemnicza Fanfatal. A tutaj ona jest już super bohaterką, i ona, ona zawsze była taka emocjonalnie najdojrzalsza z Avengers, może z wyjątkiem Hawkaja. No i właśnie ona gdzieś tam spajała tą drużynę, ona im tam trochę matkowała, zwłaszcza Steveowi i tak ona wyrasta nam właśnie na tą taką silną superbohaterkę, przedstawicielkę płci pięknej. W cudzysłowie nie lubię tych określeń płci piękna i płci brzydka, eee, Nie wiem w sumie, dlaczego tego użyłam. No i ale ona jest tą przedstawicielką kobiet w tej drużynie superbohaterów, a wciąż gdzieś tam wkładają się te takie elementy, że. Ale pod pat, patrzcie, jaki tyłek, No. Kamal. W sensie ja czajek. Skaret... z mm, Tak, Scarlett Johansson ma fantastyczną figurę, tak, za żeby mieć taką figurę. Nie, no, żartuję. No, może trochę. Ale no, no, no nie. No, no, nie. Nie działa to tylko w przypadku kobiet, tak? No, w przypadku mężczyzn te obowiązkowe sceny z gąklatą. Nie wiem, czy ty wiesz, ale w Strażnikach Trójca jednak miała być taka scena. Nie e, wiem. Bo my chwaliliśmy chyba, że. Nie, nie było tak. takiej sceny, że nie, nie kazali się już rozbierać. Bo Chris Pratt już w dwóch poprzednich filmach miał, oczywę, mm -hmm. konieczną scenę. Jesz, z jedynki to ona jeszcze była tak, tak chamsko wymuszona tak. jak on jeszcze jak prężył. W, w dwójce to jeszcze gdzieś tam ograniczył, gdzieś tam się przebierał. W trójce była nakręcona taka scena, a ona została po prostu zmieniona w filmie. Która to nie była scena? To jest ten moment, jak oni zostają zaatakowani przez Rawagersów. Mm -hmm. I oni się przebierają w te, fioletowe a, okay. stro w te kolorowe stroje, żeby mm -hmm, się dostać mm -hmm. do tego Orgokorp. E, co tam Drax powiedział, że no, nie pasuje mu do koloru mm -hmm. oczu. Ko i właśnie nie będę, bo w jednej wersji językowej było, że nie pasuje mu do koloru oczu, a w drugiej, że go pogrubia w talii. Ja nie wiem, które było w polskiej, które było w zagranicznej, w sensie w oryginalnej. No i tam jest ta scena, jak tam Star-Lord tam gada do tej gamory, ona że znamy się. No i my go widzimy w tej, jeszcze w tej koszulce, co ja sobie kupiłam taką samą koszulkę, a później już jest w tym stroju. Było nagrane, że on się dosłownie przy niej przebierał. I jest, nie ja wiem. kilka tam różnych przebitek z. właśnie z Chrisem Prattem, z mgłą klatą na, na tym. planie, i tak. Cieszę się, że to wycięliśmy. Też się cieszę. Ale jak jesteś, no jakby, no? jesteśmy. Jesteśmy przy, przy tej roli kobiecej w drużynie Avengers, to w sumie chyba trochę to zbagatelizowałem. I tylko wspomniałem o tym, że. Wspomniałem tylko o tym, że Wasp. W, w sumie wymyśliła nazwę, no ale mimo tego, że tutaj przez całą tą historię nie pełni żadnej znaczącej roli, to jednak tutaj jakby pojawił się ten zalążek, który potem po latach przeistoczy się w liderowanie drużynie, ponieważ Łasp trochę wydrośleje, przestanie być tak infantylna i tak głupiutka i stanie się bardzo dobrą liderką drużyny. Mimo tego, rzeczywiście prawdopodobnie to nie był wcale plan Stanali, ale jakby. Na szczęście i to w latach 80. miało miejsce, co jest w ogóle niesamowite. W końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że z tej łasp trzeba zrobić coś, coś lepszego. Czyli ta droga, którą przeszła Natasza w dość krótkim czasie. Łasp zajęła trochę więcej, ale w końcu to do tego doszło. Tak jeszcze. Żeby tylko nie było, że ta łasp tutaj w tym komiksie stoi z boku i gada głupoty. W ogóle nie zauważyłem, że twój fotel gracza jest ozdobiony logiem, które przypomina trochę logo Hydry. Tak. To nie jest mój, to jest mojej mamy, ale tak. Hail Hydra! No, i tym pozytywnym akcentem powoli się żegnamy, więc. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie oczywiście zobaczycie obrazki z tego wspaniałego komiksu, gdzie możecie się podzielić swoimi przemyśleniami na temat Avengers 1. I różnymi innymi rzeczami. I pierwszego, pierwszej części filmowej. Ty, Również. Ty, ty, też, nie, tak. E, posłucham, bo w sumie no, ja mniej więcej wiem, jakie są nastroje fanów, i też naszych słuchaczy z względem Infinity War, Endgame, tych takich nowszych. Ale jestem w sumie ciekawa, jakie macie podejście do pierwszych Avengersów. Bo wiem, że dużo, o, że dużo osób nie lubi tego filmu, a z drugiej strony też są, jest sporo takich osób, które no, mają olbrzymi sentyment, jak na przykład ja. Więc piszcie. I nie zapominajcie również, że na Spotify też możecie wchodzić z nami w interakcję. I w sumie jak przy tym jesteśmy, to mam pytanie do osoby, która napisała ostatnio komentarz nam. <laughs> co to znaczy, że jesteśmy, że jesteśmy seksistowcy. Tak. Prosimy o wyjaśnienie, o co chodzi? Rozwiniecie myśli. Tak. Jeśli nas słuchasz. Bo może jesteśmy, tylko się tylko nie wiemy, Tak, bo jesteśmy takimi dziadami, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego uzmysłowić. Żegnamy się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro 616. Pozdro 616. Żegna was najpotężniejszy podcast ziemi. <grym>